Z czym kojarzy Wam się jesień? Wiem, krótsze dni, gorsza pogoda, ale też więcej czasu na gotowanie. Dzisiaj pokażę Wam dwa przepisy na jesienne desery, których koniecznie musicie spróbować. Przygotujemy dzisiaj cynamonki i popularny pumpkin spice latte. Jak pewnie wiecie, desery są bardzo wysokokaloryczne, głównie ze względu na to, że mają sporo cukru i tłuszczu. Zazwyczaj traktujemy je jako 20% diety, bo nie są to produkty, z których musimy rezygnować, nawet będąc na diecie. Startujemy z przygotowaniem cynamonek. Zacznijmy od przygotowania ciasta. Jego podstawą będzie przede wszystkim mąka pszenna. Niestety jest ona oczyszczona i wiąże się z tym, że ma mniej składników odżywczych. Dlatego, żeby wzbogacić nasze cynamonki w więcej błonnika i witamin, mieszamy mąkę pszenną oczyszczoną z mąką pełnoziarnistą. Sytuacja podobnie wygląda z cukrem. W wypiekach jest on niezbędnym elementem, ponieważ drożdże potrzebują odrobiny cukru, żeby mogły prawidłowo funkcjonować. Generalnie w diecie chodzi nam o to, żeby jeść jak najmniej cukru, ale w tym przepisie wykorzystujemy jego minimalną ilość, a pozostały słodki smak uzyskamy dzięki wykorzystaniu ksylitolu. Poza tymi produktami do przygotowania ciasta potrzebujemy jeszcze jajek, oleju albo oliwy z oliwek oraz mleka. Natomiast nasze cynamonki będziemy podawać z kremem pomarańczowym. Przygotowania tego kremu wykorzystujemy serek śmietankowy zamiast mascarpone, który ma około 250 kilokalorii, ma mniej tłuszczów i więcej białka. Świetnie komponuje się z naszymi cynamonowymi bułeczkami po wymieszaniu ze skórką pomarańczy. Przygotowanie naszego przepisu zaczniemy od wyjęcia jajek i mleka z lodówki, aby zyskały temperaturę pokojową. Zaczniemy od tego, że lekko podgrzejemy nasze mleko, żeby w momencie połączenia składników było letnie. Teraz możecie przejść do tego, żeby połączyć ze sobą obie mąki i przesiać je przez sitko. Dzięki temu mąka będzie bardziej puszysta i nasze ciasto lepiej wyrośnie. To teraz ja znikam połączyć i przesiać nasze mąki. Teraz do przesianych mąk dodaję cukier oraz ksylitol. Dalej dodajemy całe opakowanie suszonych drożdży oraz szczyptę soli. Teraz do suchych składników dodajemy jajka i zacznę od tego, że jedno całe jajko wbiję bezpośrednio do mąki, a drugie jajko wbiję najpierw do miseczki, ponieważ do tego przepisu potrzebujemy nie dwa, a półtora jajka. To, co nam zostanie z jajka, wykorzystamy do posmarowania bułeczek. Żeby łatwiej było odmierzyć pół jajka, całe jajko wbiłam do miseczki i teraz roztrzepuję je i z tego, co uzyskam, połowę tego przelewam do ciasta. Teraz do ciasta dodaję lekko podgrzane mleko i całość przeleję do misy miksera i zmiksujemy. Teraz przekładam miskę pod mikser i miksujemy ciasto przez 5-7 minut, tak żeby zaczęło odchodzić od misy. 5 minut miksowania już minęło, więc na chwileczkę podnoszę ciasto, dodaję do niego olej i miksujemy przez kolejne 5 minut. Kolejne 5 minut za nami i ciasto myślę, że jest już gotowe. Ma ono taką nietypową konsystencję, bo od tego oleju jest trochę bardziej tłuste, ale to całkiem normalne. W tym momencie przekładam to ciasto do miski, którą mam oprószoną mąką i pozostawiamy na około 45 minut do godziny, żeby ciasto mogło spokojnie wyrosnąć. Żeby nie tracić czasu w momencie, kiedy czekamy na ciasto, które wyrośnie, przygotujemy cukier cynamonowy i rozpuścimy masło. Zaczniemy od tego drugiego, czyli od rozpuszczenia masła. I tutaj mam kosteczkę masła, którą wrzucę do rondelka i poczekamy, aż się rozpuści. Tutaj z boku mam uszykowany rondelek z wodą, którą musimy doprowadzić do wrzenia, a na górę położyłam metalową miskę i teraz przekładam kostkę masła. Masło jest już rozpuszczone, więc teraz przejdę do przygotowania cukru cynamonowego i do niego potrzebujemy tylko trzech składników. Ksylitol, dalej odrobina cukru i nasz główny składnik, czyli cynamon. Teraz wystarczy wszystko dokładnie wymieszać. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o cynamon, to jego ilość możecie dopasować do swoich preferencji. Chodzi o to, żeby bułeczki były cynamonowe, więc jeżeli lubicie więcej cynamonu, to możecie go spokojnie dodać więcej. Jeżeli nie lubicie smaku cynamonu, to wtedy odrobinę mniej. Cukier cynamonowy mogę na chwileczkę odstawić na bok i my, żeby zaoszczędzić czas, przygotowaliśmy ciasto na cynamonki odrobinę wcześniej. Zobaczcie, jak fantastycznie wyrosło. Tyle, że mogę spokojnie je zgnieść. Jest puszyste. Teraz wystarczy, że opruszę blat mąką, wyciągnę ciasto na blat i całe ciasto rozwałkuje na całkiem spory prostokąt. Chodzi o to, żeby nam się ciasto do blatu nie przykleiło. Będzie nam je łatwiej wtedy rozwałkować. Teraz ciasto lekko sobie zagniatam, żeby łatwiej było mi je rozwałkować. I tak samo jak z blatem, wałek smaruję mąką, żeby ciasto się do niego nie przykleiło. I bierzemy się za wałkowanie.
Prostokąt jest już rozwałkowany, jak widać jest naprawdę całkiem spory, tu macie dla porównania moje dłonie. Z tego ciasta wychodzi około 12 cynamonek, więc teraz to, co rozwałkowaliśmy, smarujemy rozpuszczonym masłem. Do tego pewnie przyda Wam się taki silikonowy pędzelek. Rozkładamy masło i później na nie wysypiemy przygotowany wcześniej cukier cynamonowy. Nasze ciasto prawie w całości smarujemy tym masłem. Warto, żeby sobie jeden brzeg zostawić, nie smarować go, tak mniej więcej na 1 cm. Dzięki temu te cynamonki będzie nam łatwiej zawinąć. I teraz bezpośrednio na ciasto z masłem wysypujemy cukier cynamonowy. Staramy się go rozsypać mniej więcej równomiernie, żeby każda bułeczka miała podobny smak. Teraz czas na chyba najprzyjemniejszy moment przygotowania tego przepisu, czyli zawinięcie ciasta w dość ciasny rulon. Nie ukrywam, że ja lubię to robić. Jeżeli ciasto się fajnie zwija, to jest to naprawdę przyjemne i satysfakcjonujące. Zawijamy ciasto i staramy się, żeby ono było dość ciasno zawinięte. Jak widzicie, rulon wyszedł naprawdę spory i teraz dzielimy sobie całość na mniejsze bułeczki. Odkrawam po kolei. Bułeczki mam już pokrojone, teraz układamy je na blaszkę, która jest wyłożona papierem do pieczenia i dalej posmarujemy bułeczki połówką jajka, która nam została i odczekujemy 30 minut, żeby bułeczki jeszcze sobie delikatnie podrosły. I teraz smaruję bułeczki jajkiem. Wszystkie bułeczki są już posmarowane jajkiem, więc teraz odstawiam je na 30 minut, żeby odrobinę jeszcze podrosły i bierzemy się za pieczenie. Bułeczki już podrosły, więc teraz pieczemy je w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni w trybie góra-dół przez około 20 minut. Cynamonki w piekarniku, więc nie tracimy czasu i przygotujemy do nich pomarańczowy serek. Do jego przygotowania potrzebujemy serka śmietankowego, który od razu przekładam do większej miseczki i wystarczy teraz zetrzeć skórkę z pomarańczy. Jeśli lubicie takie korzenne smaki, to możecie tej skórki troszeczkę więcej dać, natomiast myślę, że mała ilość tutaj w zupełności wystarczy, bo jest to bardzo aromatyczny serek. I teraz całość mieszamy, żeby ten serek śmietankowy przeszedł smakiem pomarańczy. Ty też schudnij z metodą RESPO. Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. Jak deser, to z kawą. Dzisiaj przygotujemy pumpkin spice latte. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali cynamonu, gałki muszkatołowej, ekstraktu z wanilii, erytrolu bądź ksylitolu, oczywiście kawy, pire z dyni, ale również może być dynia świeża bądź mrożona i mleka. Zacznijmy od tego, że w rondelku umieszczamy dynię razem z przyprawami. W rondelku mamy dynię oraz cynamon i gałkę muszkatołową. Do tego dodałam jeszcze ekstrakt z wanilii oraz ksylitol. Teraz całość mieszamy i dusimy przez około 4 minuty. Gdy dynia przejdzie już smakami przypraw, możemy dolać do niej mleko i całość lekko podgotowujemy. Mleko się już zagotowało, więc teraz je przelewam do pojemnika od blendera i całość zblendujemy, a później przecedzimy, żeby pozbyć się kawałków dyni. Mleko dyniowe jest już prawie gotowe. Teraz wystarczy je przecedzić przez sitko. Robimy to po to, żeby pozbyć się tych większych kawałków dyni, których nie udało nam się zblendować. Mleko dyniowe jest już gotowe, więc teraz przelewam do szklanki wcześniej przygotowane espresso i kawę uzupełniam mlekiem dyniowym. Jeśli bardzo lubicie korzenne smaki, całość możecie teraz udekorować odrobiną cynamonu. Tak wygląda nasze pumpkin spice latte w wersji znacznie odchudzonej. Tego typu kawa z popularnych kawiarni ma aż 380 kcal i aż 20 g tłuszczu. Nasza wersja ma około 100 kcal i tylko 3 g tłuszczu. 20 minut już minęło i zobaczcie, jak pięknie wyrosły nasze cynamonki. Są już prawie gotowe. Wystarczy, że teraz naszą bułeczkę posmarujemy wcześniej przygotowanym serkiem pomarańczowym i możemy się cieszyć pysznymi bułeczkami cynamonowymi. Taka cynamonowa bułeczka dostarcza 278 kalorii i 10 g tłuszczu. To o połowę mniej niż cynamonki z popularnych kawiarni bądź piekarni. Tak wyglądają nasze propozycje jesiennych deserów. Jak widzicie, możecie cieszyć się pysznymi i zdrowymi deserami, nawet będąc na diecie. Dajcie znać w komentarzu, jakie kolejne przepisy mamy dla Was przygotować i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału po więcej kulinarnych filmów.